Dzień dobry. Dzisiaj 5 km, ale pogoda jest coraz bardziej wiosenna i to jest super. Pamiętacie taki bardzo popularny u mnie na blogu wpis o tym, jak to przesiadłem się z iOS na Androida i na BlackBerry i mnie hejtowali fanboye Apple, że jestem straszny i że to nie może tak być, że jest wygodniej. I dzisiaj wam o tym opowiem, dlaczego Android jest wygodniejszy od iOS Apple. Postanowiłem trochę pofilmować w ten sposób, bo moja córka strasznie to lubi, jak zza kierownicy jest filmowane. A ona jest najważniejszą publicznością mojego vloga. Wróciłem z dwudniowych koncertów, sobota, niedziela. W sobotę byłem w Kwidzynie, w niedzielę w Toruniu. Oba koncerty bardzo fajnie. W Toruniu fajniejszy klub, taki bardziej profesjonalny, duży i w ogóle. Także tak, jeszcze w Toruniu kręciliśmy klipa do jednego z nowych utworów, takiego koncertowego. No, także dosyć produktywnie spędzony czas, mimo że jednak granie muzyki to jest przyjemność głównie. Ale dużo przy okazji tego dla zespołu się też wydarzyło. Także fajnie. A pamiętacie coś takiego jak kafejki internetowe? Kiedyś to był szał, chodziło się do kafejki internetowej. A dzisiaj internet jest za free w każdym abonamencie telefonicznym. Prawie że. No ja tak sobie myślę, że kafejki internetowe to może jeszcze wrócą. Bo jak jest ten taki trend minimalizmu, że ludzie coraz bardziej zaczynają rozumieć, że konsumując mniej będą szczęśliwsi, to myślę, że też za jakiś czas mogą ludzie dojść do wniosku, że ten wszechobecny internet i podłączenie do internetu to nie do końca jest fajne. I tak właśnie, żeby być trochę zdrowszym psychicznie, to można by tak żyć, żeby korzystać z internetu znowu z powrotem tylko w kafejkach internetowych. Czyli powróciłyby kafejki internetowe na zasadzie takiej terapeutycznej. Ha? Opowiem wam dzisiaj o plusach i minusach Androida. Bo ze mną to było tak, że dawno, dawno temu, jakieś 4 lata temu, kupiłem sobie pierwszego iPhone'a i potem kupiłem drugiego iPhone'a, a później trzeciego i używałem iPhone'ów. Aż w końcu, rok temu, strasznie się na te iPhone'y wkurzyłem i stwierdziłem, dosyć. I kupiłem najpierw BlackBerry Priv, czyli BlackBerry z Androidem i z klawiaturą hardware'ową, a później tego Priva zamieniłem na to, czego teraz używam, czyli na Nexusa 6P z czystym Androidem. No i od roku jestem użytkownikiem Androida i tak po tym roku mniej więcej używania chciałem się z wami podzielić moimi różnymi obserwacjami na ten temat. Po pierwsze, na Androidzie nie ma jakichś takich bezsensownych ograniczeń, które mają mnie rzekomo zmusić do tego, żebym używał jedynych słusznych aplikacji do danego zastosowania. Na przykład, jeżeli ja nie lubię używać tego wbudowanego w system maila klienta poczty, tylko lubię sobie używać Newtona, no to mogę go skonfigurować w Androidzie, że on będzie moim klientem poczty i wszystkie adresy e-mail będą mi się otwierały w nim, czyli jeżeli kliknę na stronie www w adres e-mail, to on mi się otworzy do edycji, on mi się otworzy jako nowa wiadomość w moim ulubionym kliencie poczty. I to jest fajne i tak samo to dotyczy ulubionego programu do obsługi SMS-ów, tak samo to dotyczy ulubionego programu do obsługi czegokolwiek. Na iOS-ie w aplikacji Audible, której ja używam do słuchania audiobooków, z poziomu tej aplikacji nie można kupić książki audio. Bo w ten sposób się Apple zabezpiecza
na okoliczność tego, żeby kupować ich iBooksy i ich podcasty i w iTunesie rzeczy. A na Androidzie tego problemu nie ma. Z aplikacji Audible można normalnie sobie kupić książkę szast-prast z jednym kliknięciem. I to jest bardzo wygodne. Druga sprawa, o której chciałem wam powiedzieć, to jest to, że jest szybkie ładowanie. Pół godziny zasadniczo, 7 godzin, 8 godzin funkcjonowania telefonu. Bez problemu. To jest druga bardzo fajna rzecz. Bardzo się dziwię, że iPhone'y wciąż tego nie umieją. No ale może się kiedyś nauczą. Używam dużego telefonu, bo Nexus 6P jest duży. I to, co jest super w Androidzie, to jest to, jak zachowuje się ten systemowy klawisz back, czyli wstecz. Przy takich dużych telefonach to ma dość duże znaczenie, no bo ciężko jest dosięgnąć palcem do samej góry ekranu. A w iOSie niestety nawigacji raczej na dole nie ma. W Androidzie systemowa, ta wbudowana w Androida, jest na dole. I zawsze pierwszy klawisz z lewej to jest wstecz. I to jest super. No i jeszcze fajnie działa, to znaczy działa tak, że jeżeli z aplikacji przechodzimy do aplikacji, to kliknięcie klawisza back wraca do tej poprzedniej aplikacji. I to jest mistrzostwo świata. I kocham Androidę za to. To poprawia straszliwie multitasking i szybkie robienie rzeczy na telefonie tak w ciągu dnia, no to jest super. W ogóle bardzo mi się podoba to, że w Androidzie nikt nie próbuje mnie do niczego zmusić. A w iOSie to jednak jest tak, że firma Apple to sobie wymyśliła, że jakoś to będzie funkcjonowało i teraz użytkownik albo się na to zgodzi, albo nie, ale jeżeli się na to nie zgodzi, to będzie mu strasznie niewygodnie. W Androidzie mogę sobie skonfigurować system tak, jak lubię. Mogę mieć 6 ikonek w rzędzie na głównym ekranie, mogę mieć ich 8, a mogę mieć 3. Mój wybór. Spróbujcie to zrobić w iOSie. Życzę szczęścia. Co jest jeszcze fajnie zrobione na Androidzie? Jeżeli się posiada na przykład aplikację do danej strony internetowej, tak jak na przykład jest aplikacja Allegro, to jak albo w przeglądarce, albo w kliencie pocztowym klikniemy na link do www.allegro.pl, to ten link się otworzy w tej aplikacji, a nie w przeglądarce internetowej. No, także to są te argumenty, które moim zdaniem przemawiają za Androidem i naprawdę jak sobie porównam taką moją codzienną produktywność, to na Androidzie jestem w stanie pracować wygodniej i szybciej niż na iOSie. Do produktywności Android jest super. Polecam.